Dzień dobry, nazywam się Pola Rożek i przyjechałam do Państwa z Warszawy. Opowiem dzisiaj o projekcie Koprzywnica Patrzymy, który razem z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Koprzywnicy realizowaliśmy ten projekt wiosną i latem tego roku. Koprzywnica to jest małe miasteczko oddalone 16 km od Sandomierza w województwie świętokrzyskim, a ja jestem z nim związana dlatego, że jest to miejscowość rodzinna moich rodziców. Koprzywnica Patrzymy to ponad 900 zeskanowanych zdjęć, to kilkadziesiąt rozmów z mieszkańcami, to dwutygodniowe warsztaty dla młodzieży archiwalne i fotograficzne, to cztery spotkania z seniorami, młodzieży z seniorami, to też kilkadziesiąt współczesnych zdjęć dokumentujących Koprzywnicę i trzy wydarzenia, które młodzież zorganizowała dla mieszkańców oraz dwie wystawy plenerowe. Ja dzisiaj opowiem tylko o części działań. Opowiem o tym, jak poszukiwaliśmy zdjęć, o naszych rozmowach z mieszkańcami, poszukiwaniach seniorów. Potem opowiem o warsztatach archiwalnych dla młodzieży, a następnie opowiem o spotkaniach młodzieży z seniorami. To, co dla nas było ważne w tym projekcie, to, aby dotrzeć do jak największej liczby archiwalnych zdjęć, aby dotrzeć do takich mieszkańców w Koprzywnicy, którzy chcieliby podzielić się z nami swoimi historiami i którzy zgodziliby się, aby odwiedzić ich z młodzieżą. Zależało nam też na tym, aby pokazać młodzieży, że historii można uczyć się nie tylko w szkole, ale również poprzez uważne przyglądanie się archiwalnym fotografiom i poprzez rozmowę ze starszym sąsiadem. Rozwiesiliśmy plakaty, założyliśmy stronę na Facebooku i zaczęliśmy się zastanawiać, jak trafić do seniorów, którzy nie wychodzą z domów i którzy nie korzystają z internetu. Zaczęliśmy chodzić po miasteczku, szukać, pukać do drzwi i pytać, kto tu może mieć stare zdjęcia, kto może mieć coś ciekawego do powiedzenia, kto tu jest najstarszy na ulicy, kto tu robił kiedyś zdjęcia. I tak przez cały czerwiec. W pewnym momencie trafiliśmy na trop dawnego fotografa Adama Antończyka. Trop prowadził nas na tyły sklepu Lewiatan. Tam ponoć mieszkała rodzina z nim związana. W ten sposób trafiliśmy na panią Mariannę Antończyk, żonę pana Adama Antończyka, fotografa. Spóźniliśmy się 20 lat. W latach 90., kiedy pan Adam zmarł, pani Marianna wrzuciła na podwórko jego archiwum i klisze i spaliła. W szufladzie zachowało się pudełko zdjęć i aparat po mężu. Pani Marianna to ta dziewczyna ze zdjęcia. Wtedy po raz pierwszy siedziała na rowerze, a pan Adam po raz pierwszy ją fotografował. Tego dnia się poznali. 3 miesiące później byli małżeństwem. Od razu wiedzieliśmy, że pani Marianna jest idealną seniorką do spotkania z młodzieżą. Jednak potrzebowaliśmy aż 3 spotkań z nią, aby ją przekonać i dać jej wiarę, że to, co ma do powiedzenia, jest dla kogokolwiek ciekawe i kogokolwiek interesuje. Nie tylko seniorów musieliśmy namówić na te spotkania, musieliśmy również do nich przygotować młodzież. Zorganizowaliśmy warsztaty archiwalne, podczas których razem z młodzieżą przejrzeliśmy zebrane archiwalne zdjęcia i wybraliśmy z nich zdjęcia, które dostaliśmy od seniorów, do których mieliśmy się udać. Pracowaliśmy na tych zdjęciach od seniorów warsztatowo, przyglądaliśmy się im wspólnie i zastanawialiśmy, co te zdjęcia mówią nam o dawnym życiu codziennym, o naszych rówieśnikach sprzed 60, 70, 80 lat, co nas w tych zdjęciach interesuje, czego na tych zdjęciach nie ma, a co by się na nich pojawiło, gdyby były robione dzisiaj. Do tych wybranych zdjęć przygotowaliśmy pytania i również pytania do seniorów. Z młodzieżą odwiedziliśmy 3 seniorki, 1 seniora. Przegadaliśmy prawie 7 godzin. Spotykaliśmy się u nich w domach.
bardzo zależało nam na tym, aby te spotkania nie były w Domu Kultury czy w jakimś publicznym miejscu, tylko właśnie u nich w domach, żeby oni się czuli komfortowo i swobodnie. Dla młodzieży podczas tych spotkań to często był pierwszy raz, kiedy wcielali się w rolę osoby prowadzącej wywiad, osoby dziennikarza, nagrywającego na dyktafon. A z kolei dla seniorów to często były spotkania, podczas których po raz pierwszy wchodzili w rolę takiego eksperta, opowiadacza o swojej lokalnej historii. Seniorzy też się przygotowywali do tych spotkań, czym nas często zaskakiwali. I na przykład pan Jan Ordon w pewnym momencie wyciągnął buty oficerki i na ich podstawie prezentował swoją mistrzowską cholewkarską robotę. Te buty zrobił w latach 50., czyli mają ponad 60 lat, a wyglądały prawie jak nowe. Po wielu namowach udało nam się również spotkać z panią Marianną Antończyk, która była tak zachwycona spotkaniem z gimnazjalistkami, że nie chciała nas wypuścić i pytała, kiedy znowu przyjdziemy. Oprócz wspólnego oglądania zdjęć, słuchania opowieści, porad, jak dobrze wyjść za mąż, jak szczęśliwie wyjść za mąż w wieku 18 lat, pani Marianna też pokazała nam, jak założyć kliszę na aparat jej męża. Z kolei dziewczyny Gosia i Julka wytłumaczyły pani Mariannie, jak działa aparat cyfrowy, o istnieniu którego pani Marianna nie miała pojęcia. Myślała, że nadal używa się klisz. I tak podsumowując, przez kilka tygodni chodziliśmy po miasteczku, szukaliśmy zdjęć, szukaliśmy mieszkańców, którzy chcieliby podzielić się z nami swoimi historiami. Potem przez kilka dni prowadziliśmy warsztaty archiwalne dla młodzieży, by następnie przez kilka dni z młodzieżą odwiedzać seniorów. I to, co dla mnie jest takie najważniejsze z tego etapu działań, to taka myśl, że jeśli chcecie, aby senior wam zaufał, żeby został waszym ekspertem, to trzeba znaleźć czas, aby go odnaleźć, aby do niego pójść, odwiedzić go, wysłuchać i dać mu wiarę, że to, co ma do powiedzenia, do przekazania, jest ważne. I czasami nie wystarczy jedno spotkanie, ale czasami trzeba pójść trzy razy, żeby w to uwierzył. Dziękuję bardzo.